Hej, witam w dębowej chatce. W 92 odcinku z serii Missing for one przedstawię wam sprawy zaginięć młodych mężczyzn ze stanu Minnesota. Wszystkie przypadki zostały opisane na podstawie książki Davida Polaidysa Missing for one A Sobering Coincidence uzupełnione o informacje z artykułów prasowych i źródeł internetowych. To w tym stanie miało miejsce słynne zaginięcie Brandona Swansona. Nawiązywałem do tej sprawy w pierwszym odcinku z cyklu niezwykłych opowieści świadków dziwnych wydarzeń. Sprawa ta omawiana również była bardzo, ale to bardzo szczegółowo na innych polskich kanałach, więc wspomnę o niej jedynie pokrótce, bo będę do niej nawiązywał w kolejnych przypadkach. Tak więc Brandon urodził się 30 stycznia 1989 roku w Marshall w stanie Minnesota i w chwili zaginięcia miał 19 lat. Krótko po północy 14 maja 2008 roku wracał do domu po uroczystym świętowaniu zakończenia wiosennego semestru wraz z kolegami ze studiów na Minnesota West Community and Technical College w Canby. W pewnym momencie jego samochód wpadł do rowu. Brandon wyszedł z pojazdu bez żadnych obrażeń i natychmiast skontaktował się z rodzicami za pomocą telefonu komórkowego. Niepewny swojej dokładnej lokalizacji przekazał im, że prawdopodobnie znajduje się w okolicach Lynd. Państwo Swanson natychmiast wyruszyli w to miejsce na poszukiwania swojego syna. Niestety, mimo starań, nie udało im się go odnaleźć. Podczas gdy Brandon pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami, rozmowa nagle została przerwana. I tu pojawia się kilka teorii i relacji. Annette Swanson powiedziała, że chłopak rozmawiał z nimi przez telefon komórkowy przez około 47 minut, następnie powiedział: Oh shit, i telefon się rozłączył. Cztery miesiące później, w kolejnej relacji, Anet zeznała, że jej syn powiedział „Oh shit”, ale się nie rozłączył i oboje z mężem wołali jego imię zarówno do telefonu, jak i w ether, w nadziei, że się odezwie. Ojciec Brendona twierdził, że po usłyszeniu „Oh shit” usłyszał odgłos, jakby telefon upadł także niektóre zeznania zostały spisane od razu, niektóre 4 miesiące pod zaginięcia, więc być może państwo słonson coś pomieszali, no ciężko tu stwierdzić. Tak czy inaczej od tego momentu nie nawiązano już kontaktu z 19-latkiem. Następnego dnia rano zaniepokojeni rodzice zgłosili jego zaginięcie na policję. Otrzymali jednak zapewnienie, aby zachować spokój, ponieważ takie zachowanie może być typowe dla młodych mężczyzn w jego wieku. Jednakże sytuacja stała się bardziej zagadkowa, gdyż analiza danych z telefonu komórkowego Brandona wykazała, że znajdował się on w pobliżu miasta Porter. Miasto to było oddalone o około 40 km od miejsca, w którym Brandon powiedział, że się znajduje. Jego samochód został znaleziony w rowie w pobliżu Taunton. Nie jest jasne, czy 19 latek był świadomy tej rozbieżności podczas rozmowy z rodzicami. Nie wykluczono możliwości popełnienia przestępstwa, ale pojawiła się również teoria, że Brandon mógł przypadkowo wpaść do pobliskiej rzeki Yellow Medicine i utonąć. Zakrojone na szeroką skalę akcje poszukiwawcze z udziałem setek ratowników, wolontariuszy oraz psów tropiących nigdy nie odnalazły jakiegokolwiek śladu po 19 latku. Przejdźmy więc teraz do kolejnych przypadków zaginięć ze stanu Minnesota. Sprawa numer 2. Joshua Gimond, 20 lat. Zaginął 9 listopada 2002 roku. Joshua urodził się 18 czerwca 1982 roku. Był synem Briana Gimenda i Lisi Cheney. W wieku 4 lat przeprowadził się z Redwoods Falls w Minnesocie do Maple Lake i tam też dorastał. W szkole średniej, czyli Maple Lake High School, którą ukończył w 2000 roku, był nie tylko prymusem, ale również przewodniczącym klasy. Następnie podjął studia na St. John's University, katolickiej uczelni położonej w Collegeville. Otoczonej przez około 1000 hektarów lasów i jezior. Josh był wybitnym studentem kierunku nauk politycznych, aspirującym do kariery jako prawnik lub polityk. Angażował się w debaty w ramach Pre-Law Society, grał także na barytonie w zespole dentym uczelni o nazwie Wind Ensemble. W listopadzie 2002 roku, kiedy Giment miał 20 lat i był na trzecim roku studiów, doszło do serii ataków, prób porwań i prześladowań wśród męskiej części społeczności akademickiej w okolicy kampusu. W niektórych źródłach pojawia się informacja, że takie przypadki miały miejsce w latach poprzedzających zniknięcie Josha, jak i w kolejnych. Dwudziestolatek mieszkał w akademiku St. Moore. Mierzył 183 cm wzrostu, ważył około 80 kg, miał blond włosy i niebieskie oczy oraz charakterystyczną około 10 cm pionową bliznę na ramieniu. W nocy 9 listopada 2002 roku, Josh pracował nad esejem w swoim pokoju w Akademiku St. More. O 23:06 opuścił pokój i udał się ze swoimi przyjaciółmi na imprezę w mieszkaniu znajdującym się w innym akademiku, Meten Court. Miejsce to leżało na północ od St. Moore. Nie zabrał ze za sobą portfela, okularów ani innych ważnych przedmiotów. Pomimo tego, żaden z przyjaciół nie zauważył, aby z Gimendem było coś nie tak. Na imprezie grał w pokera z grupą od 8 do 10 innych studentów. Przez całą imprezę wypił, według zeznań świadków, od 7 do 12 piw, jednak nie sprawiał wrażenia pijanego to znaczy nie zataczał się i nie miał problemów z mówieniem itd. Inni uczestnicy imprezy wspomnieli, że około 23:45. Josh wstał i opuścił mieszkanie, sugerując wcześniej, że musi gdzieś pójść. Istnieją różne relacje na temat tego, dokąd mógł się udać. Niektórzy przypuszczali, że wrócił na południe do St. Moore, inni, że poszedł do Łazienki, znajdującej się na korytarzu. Wielu uczestników imprezy w ogóle nie zauważyło, że wyszedł. Gdy nie wrócił, pozostali studenci przypuszczali, że poszedł spać. Ostatni raz widziano go ubranego w niebieskie jeansy i szarą bluzę St. John's. Na dworze panowały ujemne temperatury, a na chodnikach zalegał śnieg, więc strój Josha nie był odpowiedni, aby dłużej przebywać na zewnątrz. Jednak droga między Mettencourt a St. Moore zajmowała około 3 minut spacerem. Między tymi budynkami znajduje się jezioro Stamp. A najprostsza trasa między nimi prowadzi przez most w pobliżu jeziora. Dwóch świadków zeznało, że widziało 20-latka przechodzącego tą drogą. Nie jest jasne, czy Josh wrócił do akademika St. Moore. Po jego wyjściu z imprezy nie odnotowano żadnej aktywności na jego karcie kredytowej. W przedziale czasowym między 23:52 na jego komputerze w jego pokoju odtwarzana była muzyka. Pominięcie niektórych utworów sugeruje, że ktoś mógł fizycznie obsługiwać komputer w tym czasie. 15 minut po jego wyjściu przyjaciele Gimenda próbowali się z nim skontaktować, dzwoniąc na telefon w akademiku, ale bezskutecznie. W pewnym momencie tej nocy zadzwonili do jego matki, a następnego dnia rano, nie mogąc go odnaleźć, Zwrócili się o pomoc do innych kolegów z klasy. Współlokator 20-latka, który również był na imprezie, stwierdził, że Gimenda nie było w St. Moore, gdy wrócił. Po południu 10 listopada Josh nie pojawił się na próbnej debacie sądowej organizowanej przez szkolne stowarzyszenie Pre -Law Society, co zaniepokoiło jego przyjaciół. Zeznali, że próbowali się z nim skontaktować, ale nie odbierał telefonu. Było to bardzo niecodzienne. Tego samego wieczoru skontaktowali się z ochroną kampusu i biurem szeryfa. Jego samochód został szybko odnaleziony. Stał zaparkowany na terenie kampusu. Studenci podjęli dodatkowe środki ostrożności, takie jak zamykanie drzwi, weryfikowanie tożsamości znajomych i unikanie samotnych spacerów. Przyjaciele Josha zainicjowali kampanię informacyjną, aby zwiększyć świadomość na jego temat, w tym celu rozwieszali plakaty na obszarze od Fargo do Twin Cities. Śledztwo w sprawie zaginięcia Gimenda prowadziło biuro szeryfa hrabstwa Stearns pod kierownictwem szeryfów Stevena Sojki i Jacka Kostreby. Poszukiwaniach uczestniczyły również FBI, Gwardia Narodowa i Biuro Śledcze stanu Minnesota, straż pożarna Maple Lake oraz lokalni wolontariusze, którzy pomagali na różne sposoby w tym przeszukując teren kampusu. Przesłuchano przyjaciół 20-latka, jego rodzinę oraz inne osoby z jego otoczenia. Uczestnicy imprezy, na której ostatnio widziano Josha, Zostali przesłuchani dwa tygodnie po jego zniknięciu. Jedną z hipotez rozważanych przez śledczych było to, że, będąc pod wpływem alkoholu, młody mężczyzna wpadł do jeziora i utonął. Pierwsze poszukiwania w jeziorze Stamp zostało przeprowadzone przez nurków w listopadzie 2002 roku. Mimo wielokrotnych prób przy użyciu podwodnych kamer i sonaru, Ciała Josha nie odnaleziono ani w jeziorze Stamp, ani w Pobliskim jeziorze Gemini. W grudniu i styczniu do poszukiwań zaangażowano psy tropiące, które wywęszyły ślad gimenda prowadzący do jeziora Stamp i pobliskiego mostu. Dziennikarze z Gazety Star Tribune podważyli kwalifikacje i wiarygodność jednego z przewodników psów tropiących. Zauważając, że najlepszym momentem na użycie tych zwierząt w przypadku zaginionych osób jest tydzień, a zwłaszcza dni bezpośrednio po ich zniknięciu. Mimo wstępnych nurkowań nadal istniała teoria, że Josh może znajdować się na dnie jeziora, ponieważ ciało zwykle wypływa na powierzchnię, gdy temperatura wody osiąga około 7 stopni Celsjusza. Na początku śledztwa temperatura w pobliskich jeziorach była zbliżona do tej wartości. Jednak później temperatura spadła, a ciało młodego mężczyzny mogło zahaczyć o jakiś obiekt pod wodą, więc trudno byłoby mu wypłynąć na powierzchnię. Pomimo brania pod uwagę tych okoliczności i sprawdzenia zbiorników wodnych na tym terenie, niczego nie udało się odnaleźć. Ojciec Josha, Brian Giment, i fundacja Find Joshua Fund poprosiła o pomoc w śledztwie fundację The Trident uznaną za wiodącą amerykańską organizację zajmującą się przestępstwami związanymi z wodą w maju 2003 roku po uzyskaniu zgody szkoły i hrabstwa przeszukano trzy jeziora na terenie kampusu ale tam również niczego nie znaleziono Brian kontaktował się również z zarządem Minnesota Soil and Water Conservation District, gdyż ciągle uważał, że jego syn leży na dnie jeziora. Jednak przedstawiciel tej organizacji, Bradley Wentz, stwierdził, że dno pobliskich jezior nie jest na tyle muliste, aby ukryć zwłoki w taki sposób, aby nie były one widoczne dla sonarów i podwodnych kamer. Po przeszukaniu zbiorników wodnych, śledczy Sojka odrzucił teorię, że Joshua utonął. Utrzymywał to przekonanie do 2022 roku. Jednak z powodu braku jakichkolwiek postępów w śledztwie, w 2023 roku ponownie przeszukano zarówno okoliczne jeziora, jak i rzekę Collegeville. Stróże prawa rozważali również możliwość, że Josh uciekł lub popełnił samobójstwo. Jego rodzice byli przekonani, że został porwany i że ktoś na kampusie posiadał istotne informacje. Policja, po przesłuchaniu wszystkich świadków, odrzuciła jednak tę teorie. W 2005 roku, czyli trzy lata po zaginięciu 20-latka, Szeryf Sanders stwierdził, że Joshua mógł zostać uprowadzony, nie sprecyzował jednak przez kogo. Rodzice Gimenda ciągle naciskali na policję. Przypominali funkcjonariuszom zaginięcie Jacoba Wetterlinga w 1989 roku. Była to sprawa, w której jedenastoletni chłopiec, również z hrabstwa Sterns, zaginął bez wieści. 27 lat później. Udało się odnaleźć szczątki dziecka, a także złapać i skazać sprawcę tego porwania i morderstwa. Wspomniano również skandal związany z wykorzystywaniem seksualnym przez mnichów mieszkających w St. John's Abbey. Klasztor ten połączony był z kampusem. Sprawa wyszła na jaw w październiku 2002 roku. Joshua odkrył, że mnisi mieszkali również w Mettencourt i St. Moore. Jego przyjaciele i rodzina twierdzili, że był oburzony nadużyciami, a na jego komputerze znaleziono wyszukiwania internetowe dotyczące tego skandalu. Psy tropiące wywęszyły jego ślad prowadzący do opactwa. Możliwy związek między tymi wydarzeniami był przedmiotem zainteresowań mediów i został zbadany przez policję. W 2023 roku Sojka stwierdził, że śledztwo biura szeryfa nie skupiało się na tej kwestii. Zaginięcie Gimenda wpisuje się w kontekst trzech innych przypadków zaginięć, które miały miejsce w ciągu ostatnich dziesięciu dni. Pierwszym z nich było zaginięcie Chrisa Jenkins'a. 21-letni Chris studiował zarządzanie w biznesie na Uniwersytecie Minnesota. Był kapitanem szkolnej drużyny Lacrosse. W nocy 31 października 2002 roku Chris przebrał się za rdzennego Amerykanina i poszedł ze swoją dziewczyną i inną parą na imprezę w Halloween w Lone Tree Bar and Grill w Minneapolis w stanie Minnesota. Około północy został wyrzucony z baru przez ochronę lokalu. Na miejscu zostawił swój telefon, portfel i kurtkę. Bramkarz widział, jak skręca w lewo w Happening Avenue. Nigdy więcej nie widziano go żywego. Sześć dni później, 6 listopada, 22-letni student Uniwersytetu Wisconsin, Michael Knoll, zniknął po świętowaniu swoich urodzin w barze Claire w Wisconsin. Trzy dni później, 9 listopada, jako ostatni z trójki zaginął Josh Giment. Wszyscy trzej zginęli w promieniu 150 km od Minneapolis. Wszyscy byli białymi mężczyznami w tym samym wieku, podobnego wzrostu i wagi. Wszyscy zniknęli w nocy po odwiedzeniu barów lub imprez. Wszyscy pili alkohol i ostatni raz widziano ich w pobliżu wody. 27 lutego 2003 roku ciało Chrisa zostało znalezione w rzece Mississippi między mostem Third Avenue a wodospadem St. Anthony. Utknęło między kłodami. Miesiąc później, 25 marca, ciało Michaela zostało znalezione w jeziorze. Obaj zostali znalezieni niedaleko miejsca, w którym widziano ich po raz ostatni. FBI i lokalni śledczy wykluczyli jednak związek między ich śmiercią a zniknięciem Josha Gimenda. Żaden z odnalezionych mężczyzn nie miał obrażeń na ciele, a przyczyna śmierci, w związku z brakiem innych możliwości, została ustalona jako utonięcie. Co ciekawe, to to, że jak ustalono po sekcji zwłok Chrisa Jenkinsa, jego ciało nie znajdowało się w rzece przez cały czas. Znaczyło to, że mężczyzna prawdopodobnie został porwany, a następnie wrzucony do wody. Wracając jednak do sprawy zaginięcia Josha, śledczy dokładnie przeanalizowali zawartość komputera znajdującego się w jego sypialni w St. Moore. Po zaginięciu policja nie zabezpieczyła jego sypialni jako miejsca zbrodni, co umożliwiało swobodny dostęp do komputera przez osoby postronne. Okazało się, że z przeglądarki i dysku twardego usunięto dane, a program służący do tego celu Zainstalowano już po zaginięciu mężczyzny. W 2008 roku śledczym udało się odzyskać dane z przeglądarki dwudziestolatka. Znaleźli informacje dotyczące tworzenia fałszywych dokumentów tożsamości. Odkryli również, że Giment podawał się za kobietę i rozmawiał z innymi mężczyznami na portalu Yahoo! Personals, używając zdjęcia blondynki, którą nazwał Gwen. Jego przyjaciele nie rozpoznali tej osoby. Śledczy przypuszczali, że Josh mógł w ten sposób eksplorować swoją seksualność i prawdopodobnie spotkał się osobiście z jednym z mężczyzn. Spekulowali, że mógł zostać porwany lub sam wsiadł do nieznajomego samochodu na moście nad jeziorem. W czasie jego zaginięcia pojawiły się doniesienia o mężczyźnie prowadzącym pomarańczowego Pontiaka Sunfire który podrzucał innych mężczyzn na kampus. Jeden z nich uciekł, gdy ochrona kampusu zbliżyła się do pojazdu. Śledczy zlokalizowali kierowcę, który jednak nie dostarczył żadnych przydatnych informacji. Około roku 2021 Biuro Szeryfa przekazało komputer Josha do Minnesota BCA czyli Biura Ścigania Przestępstw, które rozpoczęło analizę jego zawartości. W 2022 roku z dysku twardego odzyskano więcej zdjęć niezidentyfikowanych mężczyzn. Biuro Szeryfa opublikowało 28 z nich, apelując do opinii publicznej o pomoc w ich identyfikacji. W grudniu 2021 roku Brian Giment Wniósł pozew przeciwko biuru szeryfa Hrabstwa Stearns, dążąc do uzyskania dostępu do dokumentów dotyczących sprawy zaginięć Joszuwy. Wraz ze swoim prawnikiem argumentował, że śledztwo prowadzone przez biuro szeryfa nie było przeprowadzone należycie i podkreślał potrzebę dostępu do akt, aby móc przeprowadzić niezależne dochodzenie. W 2022 roku sąd oddalił jego wniosek, przyjmując argumentację biura szeryfa, że udostępnienie dokumentów mogłoby zaszkodzić trwającemu śledztwu i utrudnić ewentualne ściganie osób, które mogły mieć związek ze sprawą. Sprawa ta była szeroko omawiana przez lokalne media oraz The New York Times. W 2022 roku, w związku z 20. rocznicą zaginięcia, zainteresowanie sprawą odnowiło się dzięki podcastowi Simply Vanished oraz odcinkowi serialu Unsolved Mysteries na platformie Netflix. Biuro szeryfa hrabstwa Stearns współpracowało przy tworzeniu odcinka Unsolved Mysteries, co przyczyniło się do pojawienia się nowych wskazówek. Emisja odcinka spowodowała wzmożone zainteresowanie sprawą w Stanach Zjednoczonych. Nie doprowadziło to niestety do rozwiązania tej zagadki. Joshua Giment do dziś nie został odnaleziony. Nikt w tej sprawie nie został zatrzymany ani postawiony w stan oskarżenia. Jak sami widzicie, wątków w tej sprawie jest mnóstwo i ciężko powiedzieć, co tak naprawdę się stało. Sprawa numer 3. Patrick Kaysia. 19 lat. Zaginął 23 września 2005 roku. Zdarzenie to, podobnie jak w przypadku zaginięcia Brandona Swansona, miało miejsce na granicy stanu Minnesota i Dakoty Północnej. We wrześniu 2005 roku Patrick Kaysia Rozpoczął swój drugi rok studiów na Uniwersytecie Stanowym Minnesoty w Moorhead. Mieszkał on z przyjaciółmi w mieszkaniu poza kampusem. Kaesia pochodził ze Stillwater w Minnesocie, studiował farmację, utrzymując wysoką średnią ocen. 22 września 2005 roku Patrick i jego przyjaciele zaczęli wieczór od spożywania alkoholu w ich mieszkaniu. Przyjaciele zapewnili, że Patryk nie był pijany. Poruszał się i mówił wyraźnie, gdy wychodzili, aby udać się do bractwa Phi Sigma Kappa, znajdującego się przy skrzyżowaniu 6. alei i 9. ulicy. Bractwo organizowało dużą imprezę, na której, jak donoszono, pojawiło się prawie 200 osób. Zgodnie z relacjami, na imprezie Patryk pił whisky i piwo. Ostatni raz widziano go siedzącego na klatce schodowej bractwa z głową opartą o ścianę. Zniknął między pierwszą a drugą w nocy. Gdy współlokatorzy Patryka wrócili do mieszkania, zauważyli, że dziewiętnastolatka nie ma. Rozpoczęli więc poszukiwania. Zgodnie z artykułem z 27 września 2005 roku w Star Tribune. Byli zaskoczeni, gdy znaleźli jego portfel kilka przecznic dalej, który wydawał się nienaruszony. Portfel leżał w pobliżu skrzyżowania dziewiątej alei i 10 ulicy, około 300 metrów od domu bractwa. O 3.35 jeden ze współlokatorów Patryka odebrał połączenie z jego telefonu komórkowego. Artykuł Associated Press z 26 września 2005 roku zawierał informację, że policja zarejestrowała dwa połączenia z telefonu Kaisia wczesnym rankiem w piątek, ale jego przyjaciele słyszeli tylko szum wiatru. Jest to interesujące, gdyż podobny dźwięk słyszeli świadkowie w innych sprawach zaginięć. O 5 rano wykonano kolejne połączenie do kolegi z liceum, jednak połączenie nie zostało nawiązane. Obie osoby próbowały oddzwonić do Patryka, ale nie uzyskały odpowiedzi. 23 września Caisian nie pojawił się na egzaminie z filozofii ani na swojej zmianie o 17 w Domino's Pizza. Współlokatorzy zrozumieli, że coś jest nie tak i postanowili zgłosić jego zaginięcie. Poszukiwania rozpoczęły się niemal natychmiast. Przez kilka dni informacje na temat poszukiwań Patryka były bardzo ograniczone. Policja dokładnie sprawdziła dom bractwa, przeszukując go i nawet oskarżając kilka osób przebywających w rezydencji. Dochodzenie doprowadziło do postawienia kilku zarzutów dotyczących przestępstw i wykroczeń, jednak żaden z nich nie był związany z atakiem na Patryka. Świadek zgłosił, że widział osobę bardzo nietrzeźwą, której opis fizyczny i ubiór pasował do Patryka w okolicy 7th Street South i Main Street. To zdarzenie miało miejsce bardzo wcześnie rano w dniu jego zaginięcia. 26 września 2005 roku w rzece Red River w pobliżu 9th Avenue South znaleziono pływający tenisowy but Patricka marki New Balance. Władze natychmiast wysłały zespół nurków do wody i rozpoczęły przeszukiwanie całego obszaru. 27 września z Red River w pobliżu 12th Avenue South wyłowiono ciało Patricka. Mężczyźnie brakowało jednego buta. Ciało zostało przekazane do przeprowadzenia autopsji i badań toksykologicznych. Lekarz sądowy stwierdził, że przyczyną śmierci Patryka było utonięcie. Okoliczności, w jakich dostał się do wody, nigdy nie zostały wyjaśnione. Stwierdzono, że poziom alkoholu we krwi wyniósł 1.7 promila. Ta sprawa jest jedną z niewielu, w której ślady prowadzą przez całe miasto Murhet. Raporty wskazywały, że Patrick był nietrzeźwy, a niektóre z nich sugerowały, że był bardzo pijany. W pobliżu miejsca, gdzie znaleziono jego portfel odnotowano również obecność wymiocin. Patrick miał około 185 cm wzrostu. Poziom alkoholu we krwi wynoszący 1,7 promila, nie byłby dla niego śmiertelny. Analizując rozrzucone po mieście dowody, widzimy, jaką drogę musiałby pokonać, będąc pod wpływem alkoholu. Zakładając, że szedł cały czas prosto, to było to ponad półtora kilometra. Po takim dystansie na pewno by przetrzeźwiał. Musiałby pokonać również kilka przejść dla pieszych, unikać i nie rzucać się w oczy patrolom policji. Przechodzić przez ruchliwe ulice, a po wszystkim wejść do rzeki i utonąć. Sprawa ta jest bardzo tajemnicza i do dziś niewyjaśniona. Sprawa numer 4. Jacob Anderson, 19 lat, zaginął 14 grudnia 2013 roku. Jacob Anderson był wszechstronnie uzdolnionym uczniem Oro High School w stanie Minnesota. Jako kapitan drużyny lacrosse doprowadził ją do mistrzostwa, a także wyróżniał się jako utalentowany gracz futbolu amerykańskiego. Jego zdolności przywódcze były wysoko cenione przez trenerów, którzy podkreślali jego umiejętność motywowania zespołu. Te osiągnięcia kontynuował na Uniwersytecie Minnesoty w Minneapolis, gdzie rozpoczął studia z farmakologii. Zamieszkał w akademiku Pioneer Hall i dołączył do Bractwa Pi Kappa Alpha, stając się członkiem Minnesota Pikes. W nocy z 14 na 15 grudnia 2013 roku wydarzyło się coś, co pozostaje niewyjaśnione do dziś. Zamarznięte ciało Jacoba Andersona zostało znalezione w niedzielę rano 16 grudnia w pobliżu rzeki Mississippi na wschód od Stone Arch Bridge wzdłuż Main Street w Minneapolis. Odkrył je przechodzień, a policja po otrzymaniu zgłoszenia potwierdziła jego śmierć. Miejsce, w którym znaleziono Jacoba, oddalone było o około 1,3 km na północny wschód od Pioneer Hall. Co budziło zdziwienie. Wokół śmierci Jacoba narosło wiele sprzecznych teorii. W wywiadzie dla Fox 9 jego matka sugerowała, że mógł upaść i uderzyć się w głowę. Kilka tygodni później koroner hrabstwa Hennepin ogłosił, że przyczyną śmierci było ostre zatrucie alkoholem i hipotermia, choć nie ujawniono poziomu alkoholu we krwi ani nie potwierdzono, czy Jacob znajdował się w rzece. Policja spekulowała, że po odprowadzeniu dziewczyny z imprezy do domu, Jacob mógł uderzyć się w głowę, a następnie zamarznąć na śmierć. Jego ciało znaleziono około godziny 8.45, prawdopodobnie na brzegu rzeki, co sugerowało tragiczny wypadek. Rodzina Jacoba podzieliła się z mediami przypuszczeniem, że po odprowadzeniu dziewczyny mógł on znaleźć się na stromym brzegu obok mostu, poślizgnąć się i upaść na lód, co uniemożliwiło mu powrót. Inne źródła podają, że Jacob czekał na swoją dziewczynę na zewnątrz, ale gdy ta wyszła, dziewiętnastolatka już tam nie było. Policja kontynuuje dochodzenie w sprawie jego śmierci, a ostateczna przyczyna miała zostać ustalona przez lekarza sądowego hrabstwa Hennepin. Na ciele nie było żadnych urazów ani innych śladów przemocy. Cztery kamery zlokalizowane w mieście nie zarejestrowały niczego. To, co stało się z Jacobem Andersonem, pozostaje zagadką do dziś. Sprawa numer 5: Dan Zamlen, 18 lat. Zaginął 5 kwietnia 2009 roku. Daniel Frank Rakowec Zamlen. Przyszedł na świat 8 kwietnia 1990 roku jako syn Sally i Dela Zamlenów. Wychowywał się w niewielkiej miejscowości Evelet położonej w stanie Minnesota. Historia, a szczególnie okres II wojny światowej, były jego pasją. Dan był głęboko religijny. Aktywnie uczestniczył w życiu katolickiego kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, pełniąc rolę ministranta. Osiemnastolatek był wszechstronnie uzdolniony. Zdobył tytuł Eagle Scouta, a także bardzo dobrze grał na pianinie. Dan wykazywał również talent sportowy, uprawiając w szkole średniej trzy dyscypliny: biegi przełajowe, narciarstwo klasyczne oraz lekkoatletykę. Był także członkiem National Honor Society, a w wolnych chwilach angażował się w grę, w zespole i orkiestrze. Jego zaangażowanie społeczne było również imponujące. Wraz z organizacją Habitat for Humanity. Osiemnastolatek podróżował do Mississippi, pomagając w odbudowie Nowego Orleanu po huraganie. W 2008 roku ukończył Virginia High School, zdobywając wystarczająco dużo punktów, aby rozpocząć studia od drugiego roku. Został studentem University of St. Thomas w St. Paul, prywatnej katolickiej uczelni sztuk wyzwolonych. Położonej około 1,5 km na południe od Uniwersytetu Minnesoty i zaledwie kilka przecznic od rzeki Mississippi, Dan otrzymał sześć różnych stypendiów na studia. Zamlen cierpiał na cukrzycę typu pierwszego i korzystał z pompy insulinowej. Poza tym nie cierpiał na inne schorzenia. Zamlen był osobą bardzo towarzyską. Co jest wspólną cechą dla wielu zaginionych studentów opisanych w serii Missing for One One. 4 kwietnia 2009 roku Dan, wraz z grupą przyjaciół, udał się na imprezę, która odbywała się w bloku mieszkalnym przy St. Clair Avenue w St. Paul. Miejsce to znajdowało się około 1,5 km na południe od kampusu na wschód od rzeki Mississippi. Około drugiej nad ranem z nieznanych przyczyn 18 latek się zdenerwował i opuścił imprezę. Mimo że spożywał alkohol, nie poinformował nikogo o swoim wyjściu. Anna Szapuis, jedna z przyjaciółek Dana, która była razem z nim na imprezie, próbowała się z nim skontaktować telefonicznie. Ich rozmowa została opisana w artykule z gazety Star Tribune z 6 kwietnia 2009 roku. Shapuis wspomniała, że błagała dana, aby wrócił razem z nią do domu. Jednak Zamlen nadal był zdenerwowany, a rozmowa, i tu cytat, przybrała naprawdę zły obrót. W pewnym momencie, gdy Anna próbowała go odnaleźć, jechała w kierunku rzeki Mississippi. Prosiła dana, aby wypatrywał świateł jej samochodu. Po chwili usłyszała w telefonie ostatnie słowa. O mój Boże, Anno, gdzie jesteś? Pomocy. Głos zemlena stawał się coraz bardziej odległy, jakby oddalał się od telefonu, a następnie połączenie zostało przerwane. Dan nie odebrał już telefonu. Tego samego dnia został zgłoszony jako osoba zaginiona. Społeczność St. Paul aktywnie zaangażowała się w poszukiwania zaginionego studenta. W okolicy pojawiły się ekipy z psami tropiącymi, które próbowały wykryć jego zapach. Parę miesięcy po zaginięciu Dale Zemlin, ojciec Dana, zeznał przed Izbą Reprezentantów stanu Minnesota, że podczas poszukiwań jego syna w dniach 7 i 8 kwietnia psy tropiące nigdy nie zbliżyły się do rzeki. Wspomniał również, że użyto sonaru do przeszukania Mississippi. Jednak nie odnaleziono w niej żadnych śladów ciała. Rodzina Zamlen oraz policja w St. Paul podjęły próby uzyskania informacji o ostatniej lokalizacji telefonu komórkowego Dana od jego operatora sieci. Mimo, że rodzice pokrywali koszty usługi telefonii komórkowej, operator odmówił udostępnienia danych dotyczących wieży telekomunikacyjnej, z której Dan ostatnio korzystał. W zeznaniach świadków pojawiła się informacja, że 18-latek w rozmowie telefonicznej powiedział, iż znajduje się w pobliżu Mississippi Boulevard. Impreza, z której wyszedł, była oddalona o około kilometr od tego miejsca. Mississippi Boulevard przebiega równolegle do rzeki. W poszukiwania zaangażowano setki wolontariuszy oraz przedstawicieli lokalnych organów ścigania, którzy przemierzali brzeg rzeki. Korzystali z łodzi, skanowali dno oraz przeszukiwali teren kampusu. Niespodziewanie, po zaledwie czterech dniach intensywnych poszukiwań, policja w St. Paul zdecydowała się je zawiesić. Do końca kwietnia w tej sprawie nie nastąpił żaden przełom. 1 maja 2009 roku pracownik z zakładu Ford Motor Plant. Położonego na południe od kampusu Uniwersytetu St. Thomas, podczas pracy na tamie na rzece Mississippi, zauważył unoszące się na wodzie ciało. Okazało się, że to Dan. Przy ciele znaleziono portfel oraz dokumenty potwierdzające jego tożsamość. Nie wspomniano jednak o ubraniach, w jakich został znaleziony. Miejsce, gdzie znaleziono zwłoki znajdowało się około 800 metrów od ostatniej znanej lokalizacji 18 osiemnastolatka. Ciało zostało wydobyte i przekazane do biura koronera hrabstwa Ramsey w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. 8 czerwca 2009 roku w gazecie studenckiej Uniwersytetu St. Thomas ukazał się artykuł, w którym poinformowano, że biuro koronera hrabstwa Ramsey uznało śmierć Dana Zamlena, studenta pierwszego roku Uniwersytetu St. Thomas, za przypadkową, a przyczyną śmierci było utonięcie. Rzecznik Departamentu Policji w St. Paul, Paul Schnell, ogłosił raport koronera w poprzednią środę. Zaznaczył, że zgodnie z ustawą o praktykach dotyczących danych w stanie Minnesota Szczegóły raportu z autopsji nie zostaną udostępnione publicznie. Policja spotkała się z ostrą krytyką w mediach za to, że pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań i skanowania rzeki nie odnaleziono ciała, jednak parę tygodni później zwłoki znaleziono w tym samym zbiorniku wodnym. W odpowiedzi na te zarzuty 4 czerwca 2009 roku. Policja wydała oświadczenie dla Pioneer Press, w którym stwierdzono: Nie jesteśmy w stanie określić dokładnego momentu ani dokładnego miejsca, w którym zamlen wpadł do rzeki. Są to kwestie, których możemy nigdy się nie dowiedzieć. To oświadczenie policji sugeruje możliwość, że zamlen nie znajdował się w rzece w czasie poszukiwań. Ciekawe, jak długo według lekarzy ciało znajdowało się w wodzie. Dale i Sally Zamlen nie wierzyli, że policja dokładnie zbadała sprawę zaginięcia ich syna. Zdecydowali się na przeprowadzenie niezależnej sekcji zwłok. Jak opisano w artykule Star Tribune z 8 lutego 2010 roku. Od tego czasu rodzina Zamlen ujawniła nowe informacje, w tym wyniki drugiej sekcji zwłok oraz badania toksykologicznego, które, jak stwierdziła Sally Zamlen, wykazały obecność GHB w wątrobie jej syna, narkotyku, który może powodować utratę przytomności lub śmierć. Matka, osiemnastolatka, w dalszym ciągu utrzymuje, że policja nie przeprowadziła rozmów z odpowiednimi osobami. Nie podążała za śladami i nie korzystała z oferowanej pomocy ze strony innych agencji. Nie wierzę, aby przeprowadzono jakiekolwiek rzetelne dochodzenie, wyznała Sali Zamlen. Druga sekcja zwłok nie wykazała żadnych obrażeń wskazujących na upadek z wysokości. W lutym 2010 roku policja opublikowała około 400 stron dokumentów ze śledztwa. Na ich podstawie dziennikarz Ruben Rosario napisał artykuł dla gazety Pioneer Press. Podał on informację o tym, że według zeznań przyjaciół Dan był podobno mocno skonfliktowany ze swoją orientacją seksualną i mówił o możliwości popełnienia samobójstwa. Na te rewelacje rodzina Zamlen zareagowała bardzo ostro. Matka Dana napisała maila do redakcji, żądając sprostowania i podania poprawnych informacji. Twierdziła, że znajomi jej syna ukrywają informacje o tym, co naprawdę się stało. Ich zeznania są niespójne i często nie pokrywają się na przykład z danymi uzyskanymi z telefonu komórkowego. Na przykład, Anna Chapuis stwierdziła, że Dan dzwonił do niej ze swojego telefonu. Jednak wyciągi wskazują, że nie dzwonił do niej po 23.30. Dwóch koronerów potwierdziło, że Dan nie miał obrażeń sugerujących na upadek lub skok do rzeki. Patolodzy nie byli w stanie stwierdzić, że Dan faktycznie utonął, a jedynie, że znaleziono go w wodzie. W wątrobie Dana odnaleziono znacznie podwyższony poziom GHB. Ofiary utonięcia wypływają zazwyczaj po 6-10 dniach. W kwietniu i maju rzeka płynęła 400 razy szybciej niż normalnie. Pomimo tego jego ciało w ciągu 27 dni przemieściło się jedynie 3 km, a jego pompa insulinowa nadal była podłączona do jego ciała. W sumie świadkowie podają aż 7 różnych wersji wydarzeń z dnia zaginięcia Zamlena. Pojawiły się również zeznania nieletnich uczestników imprezy, którzy potwierdzili, że Dan pił z nimi wódkę, która dziwnie smakowała. Matka chłopaka podejrzewa, że być może ktoś dodał do niej GHB. Substancja ta jest przeźroczysta, jednak ma smak przypominający połączenie soli i mydła. Jak widzimy w tej sprawie istnieje ogromna ilość niespójności i zaniedbań ze strony policji. Mając tak wiele rozbieżności w zeznaniach powinni skonfrontować świadków i ustalić co tak naprawdę się wydarzyło. Czy Anna Szapuis mówiła prawdę o tym, że Dan krzyczał do telefonu błagając o pomoc, a potem jego głos jakby się od niego oddalał? Łamała? Bo wydarzyło się coś zupełnie innego, czy też na przykład pomyliła godziny. Niestety, pomimo upłynięcia 15 lat, w tej sprawie nic nie jest pewne na 100%. Sprawa numer 6: Jelani Brinson, 24 lata. Zaginął 17 kwietnia 2009 roku. Po ukończeniu Baptist Christian School, Jalani poszedł na studia do Faith Baptist Bible College w stanie Iowa. Podczas nauki był wybitnym graczem drużyny futbolowej drugiej dywizji. Chrześcijaństwo było dla niego fundamentem życia. Rzadko pił alkohol i nigdy nie zażywał narkotyków. Był porządnym człowiekiem, który przez kilka lat pracował w lokalnych sklepach sieci Sprint. Planował kontynuować edukację w seminarium duchownym, aby zostać pastorem. Dżelani miał również córkę ze swoją partnerką. 17 kwietnia 2009 roku 24-latek umówił się z przyjaciółmi. Poprosił on swojego ojca, aby w tym czasie zaopiekował się jego małą córką. Matka Jelaniego nie mieszkała z jego ojcem. Kobieta pracowała jako lekarz w szpitalu Abbott Northwest w Minneapolis. Około 19.30 Jelani udał się do Matt Jack's Sports Cafe. Będąc w lokalu, zadzwonił do swojej matki, jednak kobieta nie odebrała. Później wyznała, że była w tym samym miejscu i nie zdawała sobie z tego sprawy. Nie widziała na miejscu swojego syna, ani nie słyszała, że dzwoni jej telefon. Około 22.00 Jelani udał się do domu w Anoka, wynajmowanego przez jednego ze swoich współpracowników Sprint. Według informacji, niektóre osoby w domu paliły marihuanę. Zaledwie 5 minut po przybyciu Jelani oznajmił, że wychodzi na zewnątrz, aby zapalić papierosa. Był to ostatni raz, kiedy widziano go żywego. Pięć minut po jego wyjściu, przyjaciele wyszli na zewnątrz, aby go poszukać. Przeszukali okoliczne podwórka, ale go nie znaleźli. Ostatnie połączenie z telefonu komórkowego 24-latka zostało wykonane o godzinie 23, jednak nie ujawniono, do kogo dzwonił. Lokalizacja tego połączenia mogła znajdować się gdziekolwiek w promieniu około 16 km, biorąc pod uwagę zasięg wież komórkowych. 18 kwietnia 2009 roku o godzinie 14:00 rodzina Brinsona zgłosiła jego zaginięcie na policję. Następnego dnia 19 kwietnia rozpoczęto poszukiwania, w których uczestniczyło od 50 do 60 profesjonalnych poszukiwaczy, a także wolontariusze. Przeszukiwali oni obszar wokół domu przyjaciela Dżelaniego położonego przy Kennedy Street. Jedna z osób biorących udział w poszukiwaniach znalazła jego czapkę i jeden z butów w pobliżu ogrodzenia po przeciwnej stronie ulicy niż dom przyjaciela. Matka, 24-latka, zauważyła, że czapka była dobrze dopasowana do jego głowy i łatwo by z niej nie spadła. Drugi but został odnaleziony wśród stalowych rur na terenie pobliskiego placu z magazynami. Na miejsce sprowadzono psy tropiące, jednak nie udało im się wywęszyć żadnego śladu zapachowego. Psy nie zbliżyły się również do pola golfowego Green Heaven, znajdującego się około 150 metrów od domu przy Kennedy Street, gdzie Jelani był widziany po raz ostatni. 25 kwietnia 2009 roku, czyli 8 dni od zaginięcia, o godzinie 13:00, pracownik pola golfowego Green Heaven zauważył coś niezwykłego w jednym zestawów. Głębokość wody w tym miejscu wynosiła zaledwie od 60 do 90 cm. Okazało się, że było to ciało Jelaniego. Unosiło się twarzą do góry. Jest to bardzo nietypowe dla utonięć. Na zwłokach nie zauważono żadnych widocznych obrażeń. Ciało jeszcze nie zesztywniało. Znaczyło to, że śmierć nastąpiła kilka godzin przed jego odnalezieniem. Sztywność mięśniowa, czyli stężenie pośmiertne, zaczyna się od 6 do 12 godzin po śmierci. Zazwyczaj ustępuje po 24 godzinach i całkowicie znika w ciągu 36 godzin. Jelani był zaginiony przez 8 dni. Równie zagadkowe i zaskakujące było odkrycie, że mężczyzna został znaleziony bez butów, ale miał na sobie całkowicie czyste skarpetki. Oznaczało to, że nie przeszedł przez pole, ale został w jakiś sposób umieszczony w zbiorniku wodnym na jego terenie. Komendant Paul Sommer z biura szeryfa hrabstwa Anoka skomentował to w ten sposób: to jedna z najbardziej dziwnych i frustrujących spraw, jakie widziałem w ciągu 27 lat mojej pracy. Przez długi czas brakowało nowych informacji, a lekarz sądowy nie był w stanie ustalić dokładnej przyczyny śmierci. Uniemożliwiało to oficjalne zakwalifikowanie sprawy jako morderstwa. Lekarz sądowy stwierdził, że Jelani nie utonął. Na jego ciele nie znaleziono śladów przemocy. Badania toksykologiczne nie wykazały obecności alkoholu ani marihuany. Jednak, jak podają Kevin Gannon i D. Lee Gilbertson w swojej książce Case Studies in Drowning Forensics, raport toksykologiczny ujawnił niepokojący fakt: W organizmie 24-latka znaleziono bardzo wysoki poziom GHB substancji nazywanej często narkotykiem gwałtu. Normalnie organizm wytwarza GHB w ilości 0,52 mikrograma na mililitr, ale poziom wykryty w organizmie Dżelaniego wynosił od 22 do nawet 35 mikrograma na mililitr. Przy takim poziomie odurzenia ktoś lub coś mogłoby bez problemu kontrolować zaginionego. Sekcja zwłok wykazała, że Jelani nie żył od 36 do 48 godzin. Dodatkowo na podstawie obecności żywności na przedniej części ciała ustalono, że zanim został umieszczony w wodzie twarzą do góry, przez pewien czas leżał on twarzą do dołu na lądzie. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że Jelani Brinson nie zmarł w noc, w której zgłoszono jego zaginięcie. Przeżył co najmniej pięć dni, był przetrzymywany w nieznanym miejscu przez cały ten czas, a następnie zmarł, jednak przyczyny śmierci nie udało się ustalić. Po wszystkim jego ciało umieszczono w wodzie. Policja nie znalazła żadnych śladów wokół stawu, gdzie odnaleziono ciało Jelaniego. Jego skarpetki były nieskazitelnie czyste, co wskazuje na to, że nie dotarł tam pieszo, biegiem, ani nie wskoczył do wody. Psy tropiące nigdy nie zbliżyły się do stawu. Jeśli zapach Jelaniego nie był obecny w pobliżu stawu, to jakim sposobem 24-latek się tam znalazł? Jedyną opcją byłoby umieszczenie ciała z góry. Jednak kto lub co byłoby w stanie to zrobić? Jakakolwiek znana maszyna narobiłaby mnóstwo hałasu? Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. To wszystkie sprawy przygotowane w tym materiale. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jak zawsze. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakąś dębową chatkę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee lub YouTube Thanks. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie.